Znów głośno o Rodowicz. Maryla w końcu przyznała, że coś jest na rzeczy. Maryla Rodowicz nie miała ostatnio szczęścia. Choć spotkały ją niemiłe momenty podczas przygotowań do Sylwestra, to Maryla nieprzerwanie koncertuje. Podczas jednego z ostatnich wokalistka na scenie nie mogła powstrzymać łez. Jak później wyznała, to jej własna sztuka ją tak wzrusza, ale też i wspomnienia. Zwłaszcza te związane z bolesnym dla niej rozwodem z Andrzejem Dużyńskim. Rodowicz komentuje swój płacz na scenie. Nagle przypomniały jej się przykre wspomnienia. Podczas koncertu Maryli Rodowicz w Teatrze Roma, artystka w pewnym momencie nie wytrzymała. Emocje towarzyszące podczas wykonywania utworów wzięły górę i polały się łzy. W pewnym momencie Maryla zwróciła się wprost do zgromadzonych fanów. Chciałam przeprosić, bo się wzruszam. Aktor podobno nie może się wzruszać, to publiczność ma się wzruszać. A u mnie jest odwrotnie. Ja nie wiem, czy wy się wzruszacie, powiedziała artystka ze sceny. Rodowicz komentuje swój płacz na scenie. Wszystko przez rozwód z Dużyńskim. Maryla Rodowicz i Andrzej Dużyński ogłosili separację w 2016 roku. Niestety, ale aż przez 5 lat małżeństwo nie mogło się ze sobą dogadać w kwestiach majątkowych. Ostatecznie Rodowicz i Dużyński sfinalizowali rozwód w 2021 roku. Sąd stwierdził obustronne ponoszenie winy za rozpad małżeństwa, przez co artystka nie mogła liczyć na alimenty od męża. Do dziś nie może się z tym pogodzić, zwłaszcza że od lat narzeka na niską emeryturę. W rozmowie z portalem Shownews Maryla zdradziła, co tak naprawdę stało się na scenie. Która piosenka tak mocno wzruszyła artystkę, że poleciały z jej oczu łzy. Jak się okazuje, ta szczególnie przypomina jej o rozwodzie z mężem. Rodowicz komentuje swój płacz na scenie. Wciąż myśli o rozwodzie. Artystka powiedziała wprost, że śpiewanie o uczuciach wywołuje w niej wielkie poruszenie. Emocje szczególnie związane ze sprawami rodzinnymi przewijają się w jej piosenkach. Wzruszają mnie teksty, zwłaszcza te, które wspominają o dzieciach, na przykład rozmowa przez ocean, a w niej zwrot ty masz pewnie duże pieniądze, ja mam dzieci. Ciągle silne jest też we mnie wspomnienie rozwodu, jednak 30 lat razem, to nie chwilka, powiedziała Maryla. Oprócz tego artystkę wzrusza też tekst o przemijaniu. Ten słynny utwór znają wszyscy. Wzrusza mnie też tekst Niech żyje bal. Dużo mam wzruszających tekstów, publiczność płacze i ja razem z nimi, dodała Maryla. Płakaliście kiedyś z Marylą na koncercie?